Idę sobie wzdłuż murów miasta. Jest wieczór już. Jest to dla mnie dość imponujące. Bo to już jest taki konkret zamek. Tamten był mały, a ten już jest taki skurwysyn trochę. W tym miejscu kiedyś właśnie już byłem, podczas świąt Bożego Narodzenia w 2012 roku. Tutaj była zrobiona wioska świętego Mikołaja, było całkiem fajnie. A co chciałem powiedzieć, to, że właśnie jechałem z kierowcą, który... I powiedział mi parę fajnych rzeczy, że Portugalia istnieje od około 900 lat. Że wcześniej było wiele, wiele królestw na tym terenie, że w ogóle i cały Półwysep Iberyjski był jakby, to były różne królestwa, które jeszcze walczyły z Arabami. Potem postanowili się, najpierw Hiszpanie się zjednoczyli, potem się Portugalia w końcu zjednoczyła. Od momentu, w którym się ten kraj uformował, i nabrał swoich kształtów, jego granice nie uległy zmianie. Moment, w którym Napoleon najechał Portugalię, dla mnie jest oczywistym momentem jakby zmiany granicy, aczkolwiek być może Portugalczycy nie dopuszczają tego do wniosku. W każdym bądź razie on nie dojechał ostatecznie do Lizbony, tylko trochę wcześniej niż Lizbona. Został zatrzymany i go wyparli, więc tak jakby wydaje mi się, że ostatecznie nie został podpisany żaden akt. A teraz Portugalia jako, że nie mogła za bardzo się rozrosnąć, bo Portugalia... Portugalia to taki, mi się wydaje, pacyficzny kraj, podobnie trochę do Polski. Polska była przez wszystkich atakowana, ciągle się musiała bronić, sama trochę atakowała, ale nie aż tak dużo, jak się prześledzi granice. Nie rozwijaliśmy się aż tak bardzo. A Portugalia wydaje mi się podobnie, ona podpisała szybko konkordat z Watykanem, żeby Hiszpanię atakować, więc musieli atakować ocean. No i tak zaatakowali, że odkryli tą Brazylię. I Brazylia pozostała, w ogóle Brazylia była pierwszym krajem, który się w Ameryce Południowej wyzwolił. I z tego, co się dowiedziałem od kierowcy, właśnie stało się to dlatego, bo w momencie, kiedy Napoleon zaatakował Portugalię, już był blisko Lizbon, to król uciekł. I król uciekł właśnie do Brazylii. I w momencie, kiedy osiadł w Brazylii, a oni wyparli Napoleona, to król stwierdził, że on jednak nie chce wracać już do Portugalii, bo mu się w tej Brazylii podoba. I w tym momencie jakby doprowadził do tego, że Brazylia stała się niepodległym krajem, a on stał się pierwszym królem Brazylii. Kolejną taką ciekawą rzeczą jest to, że Anglicy, jak wysyłali ludzi na kolonie, do kolonii, tam do Australii szczególnie, ale chyba też nawet do Stanów, no ale głównie Australia z tego słynie, to wysyłali ludzi, którzy byli zbrodniarzami, nie wiem, no ludzi po prostu wyciągnęli z więzienia i ich tam wysłali, żeby oczyścić swój kraj. Było to dobre posunięcie dla wszystkich zbrodniarzy, bo tak idąc sobie tutaj, właśnie obserwując ten zameczek, myślę sobie, że kurde, no jakby mnie za darmo wysłali jeszcze jak to stopem na wycieczkę do Australii, to ja bym był w niebo wzięty w ogóle, nie? I jakoś Australia dała sobie radę, myślę, że jest jednym z najfajniejszych krajów do życia obecnie na świecie. Ale zmierzam do tego, że jakby Portugalia podjęła trochę inną strategię i do Brazylii zesłała głównie niewolników. W sensie oni mieli te kolonie w Afryce, więc wyciągali z nich niewolników i wysyłali niewolników do Brazylii. A Portugalczycy, którzy jakby zostali wysłani, to byli ludzie majętni, którzy pojechali tam w celach, no żeby rozwinąć tam coś, jakiś tam biznes, coś w tym stylu zrobić. Portugalskie kolonie w ogóle wydaje mi się, że były trochę lepiej zarządzane niż na przykład francuskie, bo wydaje mi się, że to są kraje bogatsze, na przykład Angolę. Czytałem książkę jednego pana podróżnika, który opowiadał, że najtańszy obiad w stolicy kosztuje $100. W momencie, kiedy zniesiono niewolnictwo w 1882 roku, tak mi się wydaje, aczkolwiek ja nie jestem tego w 100% pewny. Wiem, że w 82 tam w Ouro Preto w stanie Minas Gerais został postawiony ostatni kościół zbudowany przez niewolników. I w tym czasie, o tu też jest wejście, sobie tędy wyjdziemy. W momencie, kiedy zniesiono niewolnictwo, czarni ludzie uzyskali całkowitą wolność. Ale właśnie co z tego? Uzyskali całkowitą wolność, ale oni dalej nie potrafili czytać, ani pisać, ani w zasadzie nie potrafili robić nic poza tym, że służyli swojemu panu, nie chcę tak brzydko mówić o ludziach, ale że służyli komuś i pracowali dla niego. Niewolnicy robili dzisiejszy wolontariat, no to jest to samo. Się okazało, że wolontariaty im zakazali, no to dupa, no to już nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. I teraz cofając się 2 lata do tyłu i do mojej książki, mam koleżankę w Brazylii. I z tą koleżanką spotkałem się w 2014 roku w São Paulo, jak wylądowałem w Brazylii, zacząłem swoją przygodę w Ameryce Południowej. Siedzieliśmy sobie w restauracji i z rozmowy wynikło, że pierwsze fawele i pierwsze slums zostały właśnie założone przez czarnych. W sensie nie chcę o nich mówić źle, ale chodzi o to, że zniesiono niewolnictwo. Oni na początku próbowali się jakby dopasować do społeczeństwa. No ale skoro nie potrafili jakby podstawowych rzeczy, tak, czytać, pisać i tak dalej, no to było to praktycznie niemożliwe. W związku z tym, że było to niemożliwe, to zaczęli się jakby odgradzać, asymilować i asymilując zaczęli tworzyć slums, no bo gdzieś mieszkać musieli. Mieszkanie to jest jedno
jedzenie, a potem mieszkanie. To są podstawowe ludzkie potrzeby, które muszą zostać spełnione. Dopiero potem idzie się dalej i zaczęli tworzyć slumsy. No i właśnie to wygenerowało to, że teraz w Brazylii jest tak dużo faweli, bo jakby ludzie nie byli w stanie się zaadaptować do społeczeństwa. Nie dano im, zniesiono to niewolnictwo, uwolniono ich, ale już nie mogli wykonywać wolontariatu, więc zostali tak naprawdę, w ten sposób zostali tak naprawdę skrzywdzeni, można powiedzieć. I teraz problem slumsów w Brazylii jest jeszcze trochę bardziej rozbudowany. Slumsy jakby rozrastają też nie dlatego, że coraz więcej wolontariuszy przyjeżdża do Brazylii, tylko dlatego, że Brazylia jest ogromnym krajem. Brazylia liczy sobie 200 milionów mieszkańców. Dochodzi jeszcze problem ludzi, którzy żyją oczywiście bez dokumentu, więc może być ich ponad 200 milionów. I powierzchnia wynosi jest o 1,5 miliona kilometrów kwadratowych mniejsza niż Europa. Ale gdyby liczyć całą Unię Europejską, to Brazylia jest prawie dwa razy większa. Właśnie dzisiaj koleżanka wrzuciła na Face'a zdjęcie Rygi, która jest zaśnieżona, a ja wrzuciłem jej w odpowiedzi moje zdjęcie z Portugalii, w których 5 listopada, a ja dalej w krótkich spodniach i to jeszcze nocą. Niech to obrazuje zróżnicowanie Europy pod względem klimatycznym i niech to samo obrazuje różnicę Brazylii pod względem warunków do życia. Północny Wschód, Salwador i tak dalej, to są miejsca, gdzie nie byłem, ale z tego co wiem jest ciepło, jest sucho, notorycznie w ogóle w zasadzie następuje susza w stanie Bahia i większość ludzi tak jakby szuka lepszych warunków do życia na południu. Najbardziej rozwiniętą częścią Brazylii, nawet jeżeli spojrzy się na mapy dróg i tak dalej, to jest Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo i południe. Dlatego wiele ludzi z miejsc mało zamożnych przyjeżdżają do wielkich miast, szukają lepszej szansy życia, ale potem koniec końców nie znajdują jej, nie udaje im się, coś im nie wychodzi i nie wiem, albo nie mają za co wrócić, albo nie chcą wracać, albo nie mają po co wracać, albo no nie wiem, nie mam pojęcia jakie mogą być tego przyczyny, ale zmierzam do tego, że tacy ludzie nie mają gdzie iść, więc idą do slumsu, do faweli mieszkać. No i w ten sposób te fawele się rozrastają do ogromnych kształtów. No i tak ta cała sprawa się ma i przedstawia.